Dobra, obudziliście się w mieszkaniu Mallory. Jest około 6 rano. Szósta rano. Dzień napadu. No, okej. Co by tu zrobić? No to ja się wstaję, ubieram. Biorę swojego tego... Magnuma i Dailunga do jednej kieszeni, do drugiej. I czekam na Blade'a. Okej. Ja też tam, nie wiem, jakiegoś mojego SWD na plecy, jakoś do torby sportowej moje kochane miecze, Glocka gdzieś za pasek i jestem gotów. Czy nie wypadałoby ci wychodzić z tym SWD na ulicę? Tak, Przecież na mamy w plecach. torbie je, o ile dobrze No to pamiętam, dobra, to bo... włożę do No bo torby. jeszcze nam powiedział, że wrzucił go na plecy. No Dobra, to wiem. przełożę do torby. W sumie Dobra, i tam racja. jest też UMP, o Dobra. ile dobrze pamiętam, dlatego ja biorę tą Aha. torbę. Tak. Schodzę na dół, zamykam drzwi do domu i kasę też biorę, nie? I kierujemy się do Camaro. Znowu chciałem powiedzieć korwetta. No spoko, stoi zaparkowane. No to co, otwieramy. Ja wsiadam na miejsce tego prowadzącego. I kierujemy się do... Rogera czy do... No właśnie się zastanawiam. Do Rodzaja No, czy do sklepu chcesz od razu? musicie jeszcze omówić część planu z technikiem. A, No tak, to więc dzwonię do technika. dzwoń do technika, niech przyjdzie do Rogera. No, dzwonię do technika. No, John, słyszysz telefon, obudził cię telefon w ogóle w 6:30 rano. Sorry, tak. No, słuchaj, John, bo jest robota. Staw się tak za mniej więcej pół godzinki u Rogera i się rozłączam. Dobra, wyjedziecie do Rogera No do tak. baru, tak? Tak. Dobra. To co jest? Przy barze jesteśmy, tak czy co? No, przy barze. Widzicie, jak Roger dopiero otwiera. Czy siema, Roger? Załatwiłeś jakąś osobę? Witajcie, witajcie. Chodźcie, chodźcie do środka, chodźcie. No to idę za nim. No, jak otwiera, otwarł wam drzwi i jak idziecie tam, zaprasza was do... Na Zaplecza? tyły, na zaplecze. Mówi, że tak, dzwoniłem. Może się kolej zgłosi jeszcze dzisiaj. Nie wiem, czy się wyrobi przed akcją waszą, ale mam nadzieję, że tak. Okej. Pytanie do Stary czy... znajomy. No, rozumiem, okej. W czym się Znaczy... specjalizuje? Znaczy, wiesz, on jest taki all-rounder, on wszystko zrobi. No, rozumiem, taka złota rączka, że tak to nazwę. Nie, no, złota rączka nie, ale dobrze No, strzela. powiedzmy, nie? W ryj też da. No, tak przenośnie nazywamy go złota rączka, nie? No, No, powiedz mi, Rogerze, czy załatwisz nam te rzeczy i podaję mu listę? no. No tak, spojrzał na tą listę, podniósł brwi, podrapał się po głowie. No. No. Dobra. A Wykonam parę ile? telefonów. A ile Dam nas to znać. wyjdzie i na kiedy? No teraz ci nie powiem, muszę parę telefonów wykonać. Leci mi 2 godzinki. Okej, no to zadzwoń po prostu. Dobra. A tak... Okej. Co tam chciałeś, Blade? No, nic. Okej, no to co, idziemy usiąść przy stoliku i czekamy na Johna chyba, nie? To znaczy ta część dla klientów jest jeszcze zamknięta. Widzicie krzesełka na stołach. Tam A, no to jakaś babka pomagamy sprząta. otworzyć temu Rogerowi. Znaczy, ja tam krzesełka na dół i takiego. No, cicho siedź. No. No dobra, no to widzisz, Żeby jak twój zabić czas. kolega Brian zaczyna, wiesz, pomaga tam ściągać krzesełka ze stolików. Dobra, też pomaga. Spoko. Uczymy się do zawodu, wiesz. No tak, gastronomiczne, to może w kuchni by się poszli pomagać. Tak. No słyszycie w środku pukanie do drzwi. Podchodzę i Ja otwieram. podejdę, zobaczę kto to. A, dobra. No widzisz, kolega No tam to stoi na podchodzę, zewnątrz. widzę, stoi John. Otwieram, siema, Błaś. Drogę sklejam. No jak wchodzisz, Rozglądam się tak. widzisz, Zamykam że drzwi za nim. bar jest zamknięty, jest 7 rano, a tam kolega Brian pomaga sprzątaczce zdejmować krzesełka ze stołów. Wiesz, pomaga otworzyć, nie? Ludzie, o co tu chodzi? Chodź, usiądź. No i pokazuję mu krzesło.
No spoko, siadajcie sobie. Trochę ich jest. No, znaczy, no kurde, wiesz. Na różniku powiedzmy. Się czepę szczegółów. W każdym razie, John, mam dla ciebie propozycję. No to mianowicie... Najpierw powiedz, czy się zgadzasz na poważną robotę. No, może tak. A jest ona dochodowa? Dochodowa czy nie, w późniejszym czasie będzie dochodowa. W każdym razie możesz się trochę obłowić. Mam twoje UMP, nie zapominaj, a wisisz mi za nie 2500. Także, no, przysługę mi wisisz. No ja teraz z tej torby, która leżała pomiędzy nami, wyciągam, rzucam UMP na środek stołu i stona boi do niego. No wyciągnął UMP. Dobra. Może być ciekawe. No okej, okay, no to gadaj. Plan jest taki. Tam Roger nam załatwi prawdopodobnie za 2 godziny, da nam znać, ile to wszystko wyjdzie i tak dalej. I załatwi nam rzeczy wszystkie potrzebne. Będziesz musiał tak. Plan dla ciebie jest taki. Rozkładam mapę. Tu na Roll20 masz UMP swoje. Ładne. Rozumiem, że bez tych gadżetów z przodu pewnie, nie? No nie, z gadżetami. A, okej, dobra. W każdym bądź razie, tą mapę my mamy, nie? No tak, znaczy mapkę masz na swoim komputerze przenośnym, o ile posiadasz? Posiadasz? Nie, chyba. Komórka. Komórka, no na komórce mam chyba. No dobra. No dobra, no to wyciągnę komórkę. Blade podaję. Na laptopie pokazuje. Aha, bo on ma tak. No, w sumie ja mam laptopa, ma faktycznie. Laptop. No dobra. No to pokazuję. Zapomniałem o tym. No to pokaż to, Blade. No dobra, to wyciągam i widzisz mapę. Plan miasta. No i ja mu po prostu powskazuję kursorem i wytłumaczę dzięki Blade. W każdym bądź razie, to tutaj, to jest ta ciężaróweczka nasza docelowa. O, dokładnie tutaj. Ciężarówka dojeżdża do połowy drogi, wyskakuje z niej Camaro. Za nią jedzie nasza ciężarówka, w której znajdujesz się ty, agregat prądotwórczy i palnik plazmowy. Wysiadasz... Maska, noktowizor i to chyba tyle. Znaczy nie noktowizor, ten, jak to się nazywa? Podczerwień. Tak, podczerwień, sorki, zapomniałem. Dziękuję. Wysiadasz, rozcinasz, przepakowujemy broń. No i spadamy, cała akcja. Tylko musisz poczekać. Najpierw ja tłumaczę się strażnikom, rzucam flashbanga, rzucam dymne i dopiero po dymnych wchodzisz ty, prawdopodobnie z pomocnikiem Rogera, ile się zgłosi. Jeśli nie, no to sam ty. A ja będę w ubezpieczeniu, no przy Kamalu po prostu. Będę patrzył na to. Ja z ubezpieczam z dachu, ilustruję na ośrodek szkoleniowy. Dokładnie. Czy nikt tam nie wypada. Dobra, tutaj woli przypomnienia, tutaj jest rów, spadek. Mówiłeś, ta rzeka płynie w takim dole. No okej. Okay. Kanał raczej. Plac no tak. Po prawej to jest plac budowy, który jest nieukończony. No i to tam też... nie ma nikogo, po prostu jest pusty. Także jakby ci się nie udało uciec, możesz się skierować na ten plac budowy, ale lepiej, żebyś po prostu zawrócił i pojechał... Pod bar Rogera, uznajmy to tak. Za barem Rogera, o może tak. Okej. Okej, dobra. Ja idę do zaplecza, na zaplecze, to w każdym razie do Rogera, nie? No widzisz, Roger rozmawia przez telefon z kimś, tak popatrzył na ciebie. Machnął drugą ręką, którą ma wolne, żebyś mu dał po prostu jeszcze 5 minut, nie? Okej. Doczekam, nie? No i pokazuję gestem, żebyście sobie wzięli coś do picia albo coś. Ja dziękuję, pasuje. Nie mam na myśli soku. Znaczy nie, ja dziękuję osobiście, bo dzisiaj ta akcja i tak dalej. Nie, dzięki Roger. Ja chciałem tylko zapytać, czy możemy tą ciężarówkę, o ile ją dostaniemy, znaczy o ile ją kupimy, zaparkować za twoim barem. On tak popatrzył na ciebie, nie, absolutnie nie. Okej. Okay. No, za gorący towar będzie. Okej. Okay, ale nie bawimy się, nie bawimy się. A może znasz miejsce, w którym by było w miarę, powiedzmy, bezpieczne? Wiesz co? Tajne to... i powiedzmy takie... Daj może ta babka zadzwoni. Daj mi skończyć i porozmawiamy. No okej, okay, no to... On cały czas przez telefon rozmawia. Aha, on cały czas przez telefon rozmawia? Mhm. On tak do mnie gada, to myślałem, że ten, dobra, okej. Okay.
To czekam, aż skończy rozmawiać. Dobra, ja stoisz tak na... Znaczy nie, no, wracam tam do swoich... No spoko. Znaczy do Johna i Blade'a. No, co tam John robi? Nie no, ja biorę to UMP, pociski. Ładujesz, zabezpieczasz. Patrzę. Tak, już do automatu biorę. Nawet. Możesz ogarnąć tło? Nie ogarniam. Pytam się, gdzie jest ten sprzęt. Ale jaki sprzęt w tej chwili? Ten agregat, palnik i tak dalej. A, to spokojnie, w swoim czasie go dostaniesz. No dobra, Roger wychodzi z zaplecza. Mhm. Podchodzi do was do stolika. Dobre wieści. Odnośnie zakupów udało mi się znaleźć wszystko, co potrzebujecie. A konkretnie ale cena? Ale będzie was to kosztować 12 tysięcy. Okay. Równe 12 tysięcy. Równiutkie 12 tysięcy. Wyciągam 6 tysięcy na ladę. No i ja też rzucę. No. Odpisywanko. I rzucam jeszcze pół tysiąca. Jezu. I rzucam jeszcze pół tysiąca Rogerowi. No, ja też pół tysiąca. No, nie, panowie, spokojnie, spokojnie. I odsunął pieniądze. Już sobie wziąłeś? Nie. On jest człowiekiem interesu, nie robi głupot. Ja na przykład żartuję. Dobra, to nie, będę na amunicję. A odnośnie pakowania auta, to nachyla się i zapisuje ci na karteczce adres. Biorę go i czytam sobie... Stary magazyn, tam możecie spokojnie podjechać. Ten sam, gdzie braliśmy broń? Takie pytanie. Nie. Jest pełno starych magazynów. No to nie, tylko tak pytam, nie? Ja od razu wklepuję w komputer w nawigacji czy coś. No i to jest jakieś 50 km na... od miasta. A od pustyni. Tego celu? Od tego miejsca, w którym macie tą ciężarówkę rozbić? Tak. Jakieś 300 km. No okej. Okay. Nie zapominajcie, to miasto ma jakieś 800 km z południa na północ. Tak. Megalopolis. Spoko. No dobra. No i Roger spokojnym krokiem odchodzi w stronę baru. Dobra, panowie, ja muszę się zająć interesem. Mhm, towar idzie do odbioru na tyłach baru, gdzieś koło 12. A, gdzieś koło 12, okej. Okay. To na razie, Roger, i wychodzę. Trzymajcie się. No, na razie. No, wychodzicie i mijacie Mallory, jak wchodzi. Cześć, Mallory. Hej, Mallory. Przeszła? No to co, ja wsiadam do tego... Camaro. Tak. Kurde, chciałem powiedzieć Camaro, a myślałem, że się pomylę. Nie. Dobra, do Camaro. Wszyscy wsiadacie? No tak. Ja wsiadam. Do? Też. No spoko, siedzicie w aucie. Nie jest koło 9:10, nie? 9:10 powiadasz? Mhm. Dzwonię do podajże Toma. No. No. Nikt nie odbiera.